aura zimowa, ale w takich warunkach ci nasi bohaterowie od końca II wojny światowej aż do 1963 roku walczyli o suwerenność, niepodległość i o godność narodu polskiego, bo to też jest moim zdaniem zapomniane, a to jest jeden z elementarnych czynników, które skłoniły tych żołnierzy Polski Niepodległej do tego, aby zbroją w ręku walczyć o wolną Polskę. Dzień Pamięci Narodu Naszego, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętamy o tych, którzy kiedyś ginęli, którzy walczyli o Polskę, o tych, którym nie podobała się czerwona zaraza. Podnieśli głowę i zaczęli walczyć, szli do lasu, nie liczyli się z życiem, a przecież to życie kochali. Obowiązek zżywa każdego z nas, Polaków, patriotów, na to spotkanie. I tutaj zauważyć muszę to, że tu jest dużo młodzieży i to jest cała nasza nadzieja. Są tutaj i młodzi zawodnicy, i w sile wieku, tak jak my, i starsi, więc jest różnorodność, jeśli chodzi o wiek. I powiem tak, to jest bardzo, bardzo dobra inicjatywa Gazety Polskiej, wszystkich tych, którzy się tutaj włączyli.